Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj wam pokażę, jak naprawić problem Ticking Entity w Minecrafcie, bo sobie wchodzę na mój świat, crafcie, tam są moje budowle, które sam robiłem. No to tak, ogólnie to ten Ticking Entity Crash pojawi się na same, na to jak macie jakiegoś moda. Ja mam do Minecrafta moda, u mnie też to wpisuje, nie wiem jak to naprawić. I tak, Ticking Entity Crash w Minecrafcie jest tego, że jak macie jakiegoś moda i robi się coś takiego purpurowego. To wygląda tak, że się gra zacina i... O, jestem. O, i mnie proszę wywaliło. Ticking Entity. Dzisiaj wam pokażę, jak naprawić tego oto crasha. Tylko na chwilę mnie wywala. I godzina skraszowania jest podana. Wszystkie tutaj macie podane, te różne. Nie chcę się tutaj bawić. Macie OpenGL, Compatibility, wszystko dobrze, Radony, AT Technologies, ok. Wszystko dobrze. Tak, teraz tak. Żeby to zrobić, to pierwsze, to jak pokażę jak to naprawić na krystalę, pierwsze co, to ustawcie sobie pamięć RAM. Oczywiście pamiętajcie, że nie ustawiać pamięci RAM. Ustawiacie pamięć RAM taką, jaką o połowę macie w komputerze. Ja na przykład wezmę sobie w... wejdę sobie w ten komputer. I jak chcecie zobaczyć, ile macie RAMu, to proszę bardzo. Właściwości, nazwa urządzenia, procesor, jaki macie, u mnie to jest AMD Ryzen 5 3600, zainstalowana pamięcią, ja mam 16 giga, ładnie o połowę mi musicie dać, macie zainstalowane. U mnie to jest, tutaj trzeba podawać w megabajtach, pamięciłam na Crystal Launcherze, i tutaj trzeba wpisać 8000 megabajtów, maksymalną. Minimalno też 8000. To też, to tak właśnie należy dodać. Jeśli macie 16 GB RAMu, to wpisujecie 8000 wszędzie. A jeśli macie 8 GB RAMu, to wpisujecie 4000. Jeśli macie... ...4 GB RAMu komputerze, to wpisujecie 2000. Jeśli macie 2 GB RAMu, to wpisujecie 1000 po prostu. A jeśli nie... To też jest sposób na uniknięcie lagów. I tak, możecie też zrobić, że pozwól maszynie wirtualnej Java na automatyczne zastosowanie ilości pamięci RAM. Ale dobra, zapisz. Tak, przy danej paczki. Tak, w przypadku Krystancza to tutaj się to robi, że otwórz folder. W przypadku normalnego Minecrafta, takiego, czyli Minecraft Premium i SK Launcher, czy co tam, wpisuje się %up data procent. I działa to na każdej wersji. %up data procent. No i wchodzicie sobie w folder .minecraft, czy ten, proszę bardzo, wszystko macie. Tak, tak samo robicie na Minecrafcie Premium, jak i na Crystal Launcherze. I tak, waszego crash loga to będzie w folderze crash report. Tam na samym dole, jak
kontrolujecie? Proszę bardzo. Halo, Ticking Entity. Entity Bank Ticket. I tak, aby to naprawić, też wam mówię, co zrobić. Wpisujecie w tym folderze gry. To wchodzicie w folder config. A sami wchodzicie w forge.cfg. I tutaj szukamy czegoś takiego. Remove erroring entities i remove erroring title entities. I tutaj, oto, ja tutaj użyłam do tego Visual Studio od Microsoft, tu musi być na true. Możecie używać, tutaj też musicie dać na true. Ale ogólnie możecie to też zrobić w notatniku albo w programie Notepad++. I musicie tutaj true. Teraz klikacie File, Save. I wychodzicie sobie. Bo wejdziemy jeszcze raz. Sprawdźmy, czy... Tutaj jest. Remove erroring entities true. Remove erroring title entities true. I tak. I ewentualnie sprawdzę, czy w tym pliku od moda... Coś tutaj trzeba... W folderze od moda nic nie musicie robić ogólnie. Nie w folderze, tylko w pliku od moda. A pamiętajcie, że tutaj te dwa muszą być na true. I dobra, jak to zapiszecie, to wyjdźcie. Jeśli macie włączonego Minecrafta i to robicie, zrestartujcie Minecrafta. W sposób ten działa też tak, że jakby co na Macu i Linuxie, ale siedzę tylko na Windowsie 10 i 11, ale jak na razie nie postanowię upgrade'ować na Windowsa 11 swojego kompa ogólnie. Nie wiem, może kiedyś to zrobię, ale teraz mi się nie chce. Ale dobra, graj, czy znaczy rzeczy, jak to tam. Już wam to powinno poprybić. No i tutaj muszę chwilę poczekać, bo tutaj coś takiego, to jest mod dodający pociągi do gry. I skraszować się powinno. Problem, nie wiem czy rozwiązany, ale to słyszałem, że rozwiązuje problem, to co ja zrobiłem. Ale jakby co na Hypixela wyjść, nie mogę sobie, bo nie wiem. Nie wiem, że... Dobra, sobie poczekamy chwilę. Zdarza się już mi od zawsze, jeżeli chodzi o Real Train Moda do Minecrafta. Immersive Railroading mi się to nie zdarzało nigdy. To się nawet... Tylko jakby co ten błąd, o którym ja.
serio mówię, dotyczy głównie moda Real Train Mod. Dobra, już załadowała, a więc wchodzę na swój sieć. Nie wiem, czy to zadziałało, czy znowu mi będzie crashować. Powinno działać. Ale shutting down internal server. Nie rozumiem, o co chodzi za bardzo. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Działać oczywiście. No i tak, ogólnie to już tylko cały ten. Też wam powiem, jak to możecie naprawić ten. Problem, że to się odkonekrzy. Wychodzicie z Minecrafta, macie sobie pak, tam to co macie, i usuwacie plik options.txt. Raczej kosz powinienem nazywać szkołą. No i zacząć grę. Teraz tak jakby zresetuję wszystkie ustawienia na domyślne. Tak, co do jeszcze tej optymalizacji, że RAM, no to jeśli macie 32 giga RAMu, to dajecie 16 tysięcy. No tam mi wywaliło. I brawo, no tam mi wywaliło. Jest. Chodzimy, możemy wejść na nasz świat. Zresetowałbym na język angielski. Loading World Building Train. Spoko, dam sobie radę. Shutting down internal server. Tego się spodziewam. Jeszcze raz. Dobra, tak więc. Widzowie, nara, trzymajcie się, cześć, pa, pa, do zobaczenia w następnym odcinku.